Czas pogadać. Pamiętacie ten dreszczyk emocji, gdy wychodziła nowa część Simsów? Dla mnie to była moja zamiłowana trójeczka, a dla większości z Was to pewnie były Simsy 4. Tyle rzeczy do odkrycia, tyle Simów do poznania, nowe kariery, nowe miejscówki, nowe sekrety. To wszystko miało w sobie pewnego rodzaju magię, którą ciężko jest opisać. Ta magia składa się teraz na duży sentyment do tej gry i w dodatku cały hype tej gry wśród YouTube'a, SimsTube'a, oglądanie naszych ulubionych YouTuberów, czyli w moim przypadku były to dinozaury jak Mary-Kate and Play czy Magdalena Maria Monika. Dla Was pewnie w tym momencie jestem to albo ja, a przynajmniej fajnie by było, albo Kosmo, Piurpia. Te osoby mogły nam pokazać, w jakiś inny sposób można grać w tę grę. Mogły nam przekazać nowe pomysły na rozgrywkę, nowe pomysły na cieszenie się tą grą od nowa. I wszystko to naprawdę są świetne wspomnienia, które chciałabym, żeby trwały wiecznie. W momencie, gdy myśleliśmy już, że hej, wszystko jest już ograne do granic możliwości w tej grze, to nagle ni stąd, ni zowąd wychodziły nowe dodatki, nowe rozszerzenia, ale czasem nawet one mnie zawodziły. Dla mnie delikatne to było takie ich ulepszenie, powtórka z przeszłości. Cztery pory roku. Zwierzaki. Uniwersytet. Kariery. To wszystko zatacza swego rodzaju koło. Jeśli nawet chodzi o same filmiki na YouTubie, czy nie uważacie, że zrobiły się one jakieś takie powtarzalne? Jak nie Random Genetics Challenge, to przeglądy modów poprzez jakieś inne challenge do powtarzalnych pomysłów na rozgrywki. Poprawcie mnie, być może siedzę w jakiejś swojej bańce i cały czas wyświetlają mi się filmy, które są podobne do tego, co właśnie obejrzałam. Może dla Was to wygląda inaczej, widzicie jakieś nowości, wybuchy, wystrzały. I może uważacie, że takie nagrywanie Simsów ma jednak sens. Ciągle jest milion rzeczy, które można zrobić. Może właśnie dla Was to wygląda inaczej i ten typ kontentu nadal Was bardzo bawi. Dajcie mi znać, bardzo chętnie się o tym przekonam. Natomiast ja sama ze sobą nie czułam się już tak w 100% dobrze nagrywając Simsy od ponad roku na pewno. Co też widać było po moich niedawnych wybrykach, moich próbach z nagrywaniem czegokolwiek innego, chociażby jakiejś innej gry, z wielką nadzieją, że opublikuję ten filmik i będzie się cieszył równie dużym zainteresowaniem, co jakiekolwiek inne filmy, które nagrałam z Simsów. Ale tak nie było. Więc stwierdziłam, że hej, może czas na zmianę. Rozumiem, że spora część z Was była właśnie ze mną ze względu na Simsy, ale dla chociaż jednej osoby, która mimo wszystko ze mną zostanie, dziękuję. Tak jak Wam mówię, nie widzę sensu w przyszłości, przynajmniej u mnie, nagrywania tych Simsów, bo wszystko jest już przemielone, jeśli chodzi o ten content. Wszystko, co miało być zrobione, wydaje mi się, że już zostało zrobione i bezpotrzebnie miałabym powtarzać wszystko, co robiłam ja w przyszłości, wszystko, co robili inni twórcy w przyszłości. Czuję, że to nie jest to, do czego chciałabym dążyć. Więc tak, ten kanał przejdzie przez pewną zmianę, spore zmiany, o których przekonacie się na pewno już niedługo w następnych filmikach. A póki co mogę Wam powiedzieć, że nagrywam to trochę z taką ulgą, jakby powietrze ze mnie zeszło. Nie mówię, że już nigdy Simsy się tutaj nie pojawią. Tego nie wiem, nie mam pojęcia sama na ten moment, co robię. Ale myślę, że będę się czuła z tym lepiej nagrywając dla Was, więc myślę, że będzie to widać i będzie się też przyjemniej to wszystko oglądało. Bo przecież, gdy nagrywałam ten ponad rok temu swoje pierwsze filmy Simsów, byłam dość cicha. Cześć wszystkim, witam Was na moim nowym kanale, ja jestem Eski, a dzisiaj chciałabym, abyście mi potowarzyszyli w Random Genetics Challenge. Nie byłam sobą, wstydziłam się tego, że nagrywam coś, co zaraz opublikuję i nie wiem, czy w ogóle ktoś to obejrzy, jak obejrzy, to co powie, czy będą hejty, czy co się w ogóle stanie. Ale z czasem zaczęłam się coraz bardziej otwierać, coraz więcej żartować, uśmiechać, gdy nagrywałam. Było to słychać w moim głosie, który zyskiwał pewność siebie.
I nawet pokazałam Wam w końcu swoją twarz, co było dla mnie wielkim przełomem. To było nawet robione w formie Q&A, które były takim vlogiem na świeżym powietrzu. Bałam się wstawić ten film jak nie wiem, bałam się reakcji, ale okazało się, że byliście super przekochani i dało mi to takiego kopa pozytywnej energii, by kontynuować nagrywanie filmów i dla siebie, i dla Was, bo ja też to bardzo lubię. A jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie proszę w komentarzu: jestem Eskimoskiem. Pomoże mi to w zasięgach, które na pewno będzie ciężko odzyskać po tym czasie, gdy mnie tu nie było. Nawet jak przechodziłam operację kolana, to też chciałam mieć ciągłość w nagrywaniu i robiłam dla Was vlog o tym, jak wyglądała ta operacja, co się działo, dlaczego mnie nie ma. Także trzeba przyznać, że bardzo polubiłam to robić, bardzo polubiłam komunikować się z Wami, to jak oglądacie to i mogę też z Wami popisać nawet na Discordzie, gdzieś się z Wami pobawić w jakiś sposób. Czasami sobie też pogadaliśmy, zdarzało się tak, zdarzało. Czy na transmisjach na żywo sobie graliśmy razem w Robloxa, czy w inne rzeczy. Szalona sprawa. W każdym razie, żeby tego dłużej też nie przyciągać. Mam nadzieję, że chociaż część z Was ze mną zostanie. Mam nadzieję, że wyjaśniłam te kwestie Simsów, dlaczego według mnie nie ma sensu, żebym ja je na swoim kanale dłużej ciągła. Elo, tu Eski z montażu. Wiem, że mogłam niektóre kwestie pominąć, bądź nie powiedzieć o nich na tyle, na ile chciałam, z pełnymi konkretami. Więc jeśli byście mieli też jakieś pytania szczegółowe, to nie wahajcie się, zadawajcie je w komentarzu. Na pewno sobie porozmawiamy na ten temat bardziej. I będę eksperymentować. Nie wiem, jak zareagujecie, ale czuję, że ja będę się z tego bardziej cieszyć i odzyskam tę radość, siedząc tutaj przed Wami. Dziękuję i wyczekujcie nowego filmu. Na pewno przypnę komentarz informując o tym, kiedy będzie film, który odsłoni nową zawartość tego kanału. Więc ja się z Wami żegnam, dziękuję i cześć!